kolejny dzień, kolejny zbiór testnetów, akcji do wykonania tak, aby po prostu być na bieżąco i nawet jeżeli widzieliście ostatni Crypto News, który pojawił się 15 godzin temu, to uwierzcie mi lub nie, mamy kolejną dawkę dużej ilości akcji do wykonania. Tak więc jeżeli nie widzieliście filmu, w pierwszej kolejności zobaczcie sobie Crypto News, bo tam również było mnóstwo akcji, a następnie kontynuujcie to nagranie, bo mamy sporo do zrobienia. Zaczynajmy. Na początku jednak tradycyjnie witam Was na kanale Kryptopodróże, na którym głównie rozmawiamy o kryptowalutach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby nie opuścić kolejnych nagrań w przyszłości. No i oczywiście pamiętaj, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym. Jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw łapkę w górę i zaczynamy. Na początek dwa słowa o projekcie, od którego zaczniemy działania. Projekt Polyhydra zebrał 25 milionów dolarów w strategicznej rundzie finansowania współprowadzonej przez Binance Lab i firmę inwestycyjną skupioną na technologii blockchain Polychain Capital. Sam blockchain Polyhydra ma zapewnić skalowalność, zwiększone bezpieczeństwo i funkcje prywatności i to właśnie te cechy mają sprawić, że doskonale nada się do różnorodnych, zdecentralizowanych aplikacji obejmujących różne branże. Jeżeli chodzi o potencjalny token, a co za tym idzie airdrop, to niestety zespół nie ujawnił jeszcze planów jego uruchomienia, ale jak dobrze wiecie, ja wolę sobie zawczasu spekulacyjnie podziałać już teraz, a więc zróbmy pierwszy testnet. Na początek sobie wymintuję NFT na ZK Bridge, tutaj oczywiście łączymy portfelik, MetaMask, no i teraz klikamy sobie tutaj w tym miejscu NFT VZ, w tym miejscu możemy wybrać sieć, jeżeli będzie Binance Smart Chain, wybierzcie Binance Smart Chain, jeżeli macie tak jak ja tylko Polygon, robimy to na poligonie, klikamy request i tutaj mamy opłatę w Matic 002, potwierdzam, no i zrobione, odebrane. No i teraz jak już takie NFT mamy na sieci Polygon, postaramy się je przenieść na inną sieć. Klikamy import my NFT, to jest właśnie to co wymintowaliśmy, klikamy confirm, następnie confirm import, klikamy next, wybieramy sieć, przykładowo Binance Smart Chain, next, approve, mamy znowu opłatę małą w Matic, transfer, ponownie opłata, no i teraz cierpliwie czekamy. Jedno mamy, drugie mamy. No i teraz 15 potwierdzeń na poligonie, jak widzicie całkiem sprawnie to idzie. Mamy to i klikamy claim. Zmiana sieci, opłata w BNB, no i zrobione. Możemy sobie wrócić z powrotem na pierwszą stronę. No i jeżeli chcemy mieć takie NFT również na poligonie, klikamy sobie ponownie NFT VZ, request. Po pierwsze będzie to dodatkowy ruch, a po drugie mamy zarówno na Binance Smart Chain, jak i na poligonie takie NFT. Dobra, mamy to i lecimy dalej. Teraz klikamy sobie tutaj Messenger, tutaj wybieramy Binance Smart Chain, w tym miejscu przykładowo poligon i przesyłamy sobie tutaj wiadomość. Ona powinna automatycznie Wam się tutaj załadować. Klikamy send, potwierdzamy na portfelu, no i wysłane. Jeżeli będziecie mieli problem wysłać tę wiadomość, to kliknijcie sobie tutaj w tym miejscu. Ponownie wybierzemy BNB oraz poligon, no i po prostu prześlijcie. Taką wiadomość powinno wtedy bez problemu pójść. Tutaj macie Waszą skrzynkę, a klikając w send mamy naszą wiadomość, którą przed chwilą właśnie wysłaliśmy. Ja jeszcze raz próbuję tę wiadomość, czekajcie, może pójdzie, no nie. Coś tutaj chwilowo nie działa, także tak jak mówię, przynajmniej użyjcie jedną z tych opcji, żeby Wam po prostu to zadanie ewentualnie zaliczyło. Opłaty, jak widzieliście, za te działania duże nie były, mniej niż dolar na wszystkie opłaty, wszystkie tutaj czynności, które wykonałem, także myślę, że jest to do udźwignięcia, nawet jeżeli nic za to mielibyśmy nie dostać. Ale to oczywiście Wam pozostawiam decyzję, czy chcecie sobie to wykonać, czy też nie. Idziemy dalej. No i polecimy sobie dalej, tylko zauważyłem w międzyczasie, że dajecie znać na grupie telegramowej Kryptopodróże, że wpadły nam na giełdzie Bitmart tokeny INFRA warte około 10 dolarów. Tutaj widzę, więcej osób dostało. Chrisu, Sylwester również napisał, także sprawdźcie sobie, jeżeli działacie i wykonujecie akcje, o których mówię Wam na grupie Kryptopodróże Info, no to prawdopodobnie również macie na swoim koncie jakąś kasę. No i jak już to wszystko mamy ogarnięte, kliknijcie sobie w następny link, otworzy Wam się taka strona Galaxy, jest oczywiście, i tutaj mamy różne zadania do wykonania. Oczywiście będziemy musieli poczekać nas naprzód, ale możecie zrobić takie poboczne, zanim te nam zweryfikują. Zresztą zobaczmy sobie tutaj, mamy podaną zawsze datę snapshot, więc możemy po prostu wrócić kolejnego dnia i sobie te odznaki wszystkie tutaj poodbierać. Zobaczcie, są to wszystkie te czynności, które wykonaliśmy, a jeżeli jest coś, czego nie robiliśmy, a odznaka od nas tego wymaga, no to po prostu to zróbmy, ok? Tu jest Messenger, no to wiadomość wysłaliśmy. Tu mamy dołączyć do Discorda, no to wiadomo jak to się robi. Musimy zdobyć rolę, a aby taką rolę zdobyć, czekajcie, tu nic nie napisali, no ale ja tu widzę, że należy po prostu dodać zdjęcia i nasz adres, no to bez problemu zrobimy. To jest pierwsze zdjęcie w historii, drugie zdjęcie naszego mintowanego NFT i kopiujemy adres i wklejamy w tym miejscu razem z naszymi zdjęciami. I myślę, że w ten sposób właśnie dostaniemy rolę, chociaż gwarancji tutaj nie mam. Czekajcie, dodało, fajnie. No i musimy niestety poczekać na rolę. Jak się jakaś tutaj pojawi, to później będziemy mogli sobie to zweryfikować i ewentualnie odebrać. Tak więc na razie zostawiamy.
Tu mam jakieś kolejne. No i po prostu te zadania sobie tutaj wypełnijcie. Odbierajcie, co się da. O, tu mam jedno z NFT już do odebrania. Także odbieramy tutaj. Odebrane. Nie ma żadnej opłaty, jak widzicie. Dobra. No więc to mam, co tutaj chcą. Discord. No to ja tu już jestem. Odbieramy. Czyli trzymamy. Kolejne. W międzyczasie puściłem sobie tę wiadomość tutaj, która nam nie przechodziła i prawdopodobnie teraz przejdzie, bo już transakcja zatwierdzona, więc poczekajmy. No i udało się. Completed. I w naszym boksie mamy taką wiadomość. Tutaj jeszcze wam pokażę, co źle robiłem. Czekajcie, tylko jak to cofnąć. A, już nie mogę. W każdym razie wysłałem na inny adres tego portfela, którym wykonuję zadania. Ok, więc jakiś dowolny sobie wpiszcie, nie ma to znaczenia. A, czekajcie właśnie. O. W tym miejscu po prostu podałem inny adres. Ok, czyli sieci Binance Smart Chain na sieć Polygon. W tym miejscu kasujemy, podajemy całkowicie inny adres i wtedy wam ta transakcja powinna przejść. Tak więc zróbcie, co się da, odbierajcie, co się da, wróćcie za dzień, za dwa, jak te wszystkie zadania wykonacie, aby odebrać te odznaki. Dobra, ale lecimy do kolejnego zadania, a mianowicie podziałamy sobie spekulacyjnie pod potencjalny airdrop lub airdropy na blockchainie Bitcoin, a mam tu na myśli tokeny BRC20. Mówiłem wam w jednym z ostatnich Crypto News, że zakupiłem sobie spekulacyjnie domenę .sats, właśnie używając portfela Unisat. I tu oczywiście należy w pierwszej kolejności założyć sobie portfel, w drugiej kolejności, przykładowo z giełdy Bybit, przesłać sobie bitcoiny tutaj na ten portfel. Od razu mówię, działamy na realnej kasie, więc jeżeli to was nie interesuje, to po prostu sobie przejdźcie do kolejnej informacji, którą chcę wam przekazać. No ale jeżeli chcecie spekulacyjnie podziałać sobie, bo może ewentualnie coś nam tutaj kapnie, no to podłączamy portfel, jak już mamy pobrany Unisat Wallet. I jak już mamy tutaj bitcoiny, możemy wymintować sobie domenę. Klikamy więc w tym miejscu, wybieramy sats i tutaj wpisujemy przykładowo taką domenę .sats, ok? Pamiętajcie o tym, że wpisując waszą nazwę musimy jeszcze dodać .sats, aby nam po prostu wykryło, czy jest ona dostępna. Jest dostępna, klikamy więc next, rodzaj opłaty, czy chcemy szybko, wolno i tak dalej. W każdym razie jest ona nieduża, w tym momencie $35 i możemy sobie taką domenkę opłacić. Ja mam wymintowane na tą chwilę dwie, robiłem to około 12 dni temu. No i to jest pierwszy krok, który wykonaliśmy, możemy przejść do następnego. Tu wymintujemy sobie domenę XBT, podłączamy portfel, klikamy w tym miejscu, wymyślamy jakąś nazwę. No, na przykład taką, klikam submit. Tu możemy zwiększyć fee, jeżeli chcemy. Opłatę macie tutaj na dole. O, dajmy na to w ten sposób. No i na tej samej stronie, w tej zakładce, możemy sobie spróbować zakupić jakieś NFT. Proponuję wybrać od najniższej ceny. No i tutaj jak najtańsze NFT sobie ewentualnie można zakupić. Również oczywiście to jest wszystko w ramach działań spekulacyjnych, bez żadnej gwarancji, że te wydatki kiedykolwiek nam się tutaj zwrócą, ok? No i jak już takie NFT mamy wybrane, ewentualnie zakupione, możemy zrobić kolejny krok. Czyli próbować zakupić jakiś token BRC20, tutaj ta zakładka, podobnie szukamy najniższą cenę. Natomiast powiem wam, że w tym momencie tutaj nic nie ruszam, ponieważ nie wiem za bardzo, o co tutaj chodzi. Czy oferty, które się tutaj pojawiają, oznaczają, że muszę zakupić całą tą ilość, że nie da się przykładowo zakupić tokena za 2-3 dolary, ale chyba o to właśnie tutaj chodzi, więc ja przynajmniej tej opcji jeszcze używał nie będę. Natomiast chcę wam zwrócić uwagę na to, że warto mieć jakiś token BRC20 zakupiony, jakiś wystawiony ewentualnie na sprzedaż również, tak żeby mieć jak najwięcej aktywności właśnie tutaj różnego rodzaju. No i lecimy dalej, jest kilka rzeczy do zrobienia na Layer 3, linki również macie w opisie i działamy. Pierwsza odpowiedź. Musimy wykonać bridge to ZK Sync Era. To już mamy prawdopodobnie zrobione. Wystarczy zweryfikować. Tak jest. Podajemy tweeta. No i tutaj zaznaczamy, co chcemy. Continue. I zrobione. Dalej mamy kolejny syn swap na ZK Sync. Zaczynamy. I lecimy. Ciach, 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 ciach. Weryfikujemy. U mnie przeszło. LP. Przeszło. No i quiz. Pierwsza odpowiedź. Druga odpowiedź. Trzecia odpowiedź. No i czwarta odpowiedź. Zrobione. Ciach. Tutaj podajemy taką wiadomość dalej, weryfikujemy, ale u mnie coś nie przychodzi, nie wiem dlaczego, więc kliknę skip, no i zrobione. No i lecimy do następnego, mute, ZK Sync, DEX, sprawdzimy, czy coś da się zrobić bez robienia. No, tego nie mam, więc muszę sprawdzić, o co tu chodzi. Łączę portfel i tu chcą ETH do USDC, nie ma kwoty, więc spróbujemy. Może tyle, spróbujmy. Dobra, to mamy zrobione, sprawdźmy zatem. Przeszło i quiz. Pierwsze, drugie, trzecie i czwarte. I przeszliśmy. No i przy okazji osiągnąłem 10 poziom. Fajnie. No i czwarty. How to swap on Space FI. Jedziemy. Nie mam, więc próbujemy. No i tu również robimy jakąkolwiek zamianę. Sprawdźmy. Przeszło. Pierwsza odpowiedź. Druga. Trzecia. I czwarta. Zrobione. I piąte. Lecimy od razu. Zrobione, czyli tu nawet nic nie musiałem zbytnio działać. Wy, jeżeli nie możecie przejść danej opcji, to znaczy, że przykładowo nie macie jakiegoś słupa zrobionego i musicie go wykonać, ok? No i szóste zadania, lecimy, przeszło,
Tak, fajnie, nie musiałem nic robić. Jeżeli działacie ze mną, to prawdopodobnie również powinno wam wszystko fajnie przejść. Macie odpowiedzi. No i poszło. Sprawnie to idzie, szybciutko. I już ostatni layer free w tym nagraniu. Zaczynamy, nie gadamy. Buy NFT on Mint Square. No to robiliśmy na bank. Poszło. I quiz. Ciach, ciach i true. No i mamy to zrobione. Fajnie. No i teraz info o czymś, co już robiliśmy jakiś czas temu, ale kolejny raz możemy odebrać tutaj te EMC punkty, 250 dokładnie. Link macie w opisie. Łączymy się portfelem. Jesteśmy. Podajemy jakiegoś maila w tym miejscu i dostaniemy za to 200 punktów. No i mamy to. Powinniście dostać również dwie wiadomości. Nie pytajcie oczywiście, po co to robimy, co za to będzie, na co będzie można zamienić te punkty, bo tego po prostu nie wiem, ale zrobione, żeby później nie żałować. Kolejna rzecz, tym razem na sieci Starknet, jest do zrobienia quest. Tutaj podłączamy nasz portfel, przykładowo Argent X. No i jeżeli posiadamy domenę od Starknet ID, weryfikujemy, czy taką domenę mamy, podłączamy nasz Twitter oraz Discord, followujemy Starknet na Twitterze i takie NFT możemy sobie tutaj wymintować. Oczywiście ponosimy koszt mintu, a znaleźć je możemy tutaj w tym miejscu. Jeżeli mintowaliście wcześniej takie skurczybyki za latanie, no to obok pojawi się również Starknet ID. Oczywiście możecie próbować również odebrać te trzy poprzednie, ale to widzieliście w moich poprzednich nagraniach, jak to zrobić. Chociaż jak ma być 4, to nie wiem, czy jeszcze ta akcja jest aktualna, ale spróbujcie, wejdźcie sobie, może akurat jeszcze jest szansa odebrać te NFT. No i kolejna akcja, do końca tego dnia można sobie odebrać taką odznakę od ZK Sync, który organizuje to wspólnie z SyncSwap. Ok, jeżeli chcecie, próbujcie, bardzo łatwo to odebrać. Link macie w opisie również. Są również kolejne zadania od Linea do wykonania, bardzo proste. Mamy instrukcję, zresztą zobaczcie, wam pokażę, gdzie ją znaleźć, bo pytaliście o to. Otworzy wam się taka strona, klikamy w tym miejscu. No i tutaj macie instrukcję, co konkretnie należy zrobić krok po kroku. W pierwszym zadaniu należy przesłać 0.00.01 Linea ETH na ten adres, następnie z naszego adresu utworzyć kolejne dwa subkonta i przesłać sobie na jedno taką ilość, na drugie taką ilość, następnie wchodzimy na taką stronę, tutaj musimy utworzyć taką literkę E z naszych transakcji, jeżeli macie więcej, to po prostu schowajcie te pozostałe pod spodem, zróbcie tylko screenshot, o, żeby tak to wyglądało. No i podajemy taką informację na Twitterze z taką wiadomością. Czekajcie, gdzie ona jest? No, tu macie. I am Linea i wasz adres. Robimy screenshot. Oczywiście robimy retweet tej wiadomości. No i mamy już to zadanie wykonane. No a kolejne również jest fajnie opisane. Sprawdźmy. Klikamy w tym miejscu i otworzy wam się cały tutorial, który pomoże wam przez to przebrnąć bez żadnego problemu. Na początek tworzymy token. Klikamy token drop. Później musimy sobie oczywiście wymyślić nazwę i tak dalej. Zmieniamy tutaj claim condition na public, mintujemy 10, no i naprawdę z tą instrukcją nie będziecie mieć żadnego problemu, aby ukończyć te zadania. No a później oczywiście musimy poczekać, aż wszystko nam zaliczą. Ja te pierwsze zadania wykonałem, ale jeszcze nie zaliczone. Jedynie to ostatnie, najprostsze, od razu mi zaliczyło. Także działamy i zdobywamy punkty w kolejnym tygodniu Linea. I lecimy dalej, pojawiła się kolejna sieć, tym razem Zora. Mamy możliwość dodać sobie do portfela, klikając w tym miejscu. Sieć automatycznie powinna wam się dodać, klikamy approve, switch. No i tutaj mamy również możliwość od razu sobie przebridżować trochę Ethereum właśnie na tą sieć, aby była gotowa, jak będą jakieś fajne zadania. Klikamy w tym miejscu. Connect Wallet. Pamiętajcie, ma być to portfel do airdropów, ok? Najlepiej nowy sobie utworzyć, żeby nie było żadnej lipy. Sprawdzę tylko, ile mam ETH. 3, ok, czyli mogę troszeczkę więcej. O, tyle. Bridge. No i przenosimy nasze tokeny, żeby czekały w gotowości, jeżeli jakieś zadanie pojawią się na tej sieci. Te tokeny za chwilę powinny się tutaj nam pojawić. W międzyczasie tylko wam przypomnę, że wszystkie najważniejsze akcje zawsze wam podaję na Twitterze, na Telegramie. Macie tego dowód. Tutaj wszystkie akcje, o których mówiłem w tym nagraniu, były o czasie podane na Twitterze. Czyli z tego miejsca zachęcam was do obserwowania mojego konta, ale również i na Telegramie. Tutaj takie wiadomości macie zawsze podawane o czasie. Linki znajdziecie oczywiście jak zawsze pod tym nagraniem. No i sprawdźmy, o, faktycznie doszło 0.4, także już będzie w gotowości czekało na potencjalne akcje, a my robimy i wykonujemy kolejne. Tym razem na sieci Base, o której film nagrałem wam już jakiś czas temu. Tutaj macie podsumowanie wszystkich akcji, które można wykonać na Base, aby dać sobie szansę na potencjalny airdrop. Oczywiście on nie jest zapowiedziany, mało tego, nawet mówią, że nie będzie żadnego tokena, no ale my na przekór wszystkim działamy, więc jeżeli chcecie, a nie widzieliście tego nagrania, wykonajcie sobie wszystkie działania. Tutaj też pokazałem kraniki, pokazałem, jak założyć sieć i jak już to macie, przechodzimy sobie na taką stronę, taki swap, podłączamy nasz portfel na sieci Base Coerly, no i tutaj wykonujemy dowolne swapy, no, przykładowo tak, ciach, możemy dodać do portfela USDC, które sobie zamieniliśmy, sprawdźmy. Faktycznie jest USDC. Co jeszcze? Może ten token też dodam do portfela. Mamy to. No i może żabkę. Tak sobie kilka swapów wykonajcie tutaj, żeby po prostu zaznaczyć obecność, bo może być tak, że przykładowo
ten projekt wypłaci nam jakiś token, nawet jeżeli główna sieć Base niczego nam nie da, więc trzeba mieć to na uwadze, trzeba po prostu zaznaczyć swoją obecność, jeżeli chcemy dać sobie tutaj jakąkolwiek szansę, ok? Swap fajnie działa, nawet nie muszę przerywać tego nagrania, montować później, że coś nie wyszło, na coś muszę czekać. Tutaj działa to wszystko fantastycznie. Zresztą sami widzicie, jak się wszystko fajnie pojawia. Jest ok. Dobra, co tu jeszcze możemy zrobić? Sprawdźmy na początek puls i wrzucimy do stakingu te takie kaczuszki. O, dajmy na to 50%. Mamy to, już będzie zarabiało i jeszcze może tu, aby zarabiać wrap Bitcoin. 25%. Mamy to. Dobra, co tu jeszcze? Czekajcie, dodamy liquidity, jeżeli się da. ETH do USDC. O, może taką ilość. Supply jest i jeszcze może jedna. Wszystko fajnie działa. Kaczuszki, takie ilości. Supply, confirm. No i mamy to. USDC do ETH, ETH do kaczek. Klikamy farmy i próbujemy. Stake, max. Bardzo fajnie wszystko działa, jak na sieć testową, naprawdę śmiga. Wyśmienicie. Wystarczy sobie przypomnieć, jak działało Sui przykładowo, czy inne sieci tego typu. To naprawdę tragedia, aż się scyzoryk w kieszeni otwierał. A tutaj, jak widzicie, nawet nie muszę montować tego nagrania, po prostu leci, śmiga, jak ta lala. Stake. Dobra. No tu coś chyba nie idzie. A nie, poszło. Dobra. Już myślałem, że będzie coś, na co będzie można ponarzekać. Także chyba tyle. Trady mamy. Tu jakiś mościk jeszcze jest, czekajcie. A nie, to jest ten podstawowy. Dobra. Także wszystko mamy na tej stronie wykonane, możemy przejść do kolejnej. A jest nią ODOS i tutaj również łączymy portfel na tej samej sieci, czyli Base i robimy jakieś słupki. Tutaj wybieramy oczywiście Base Go Early, no i spróbuję zamienić taką ilość. Zobaczymy, czy tu też tak sprawnie wszystko pójdzie jak... O, jest. Super, mamy to. Jeszcze może jakiś jeden tokenik, jakiegoś bonka może. O kurde, jaka ilość. Dajmy mniej. Słup. Tutaj też chyba wszystko fajnie śmiga, jak na razie przynajmniej nie ma na co ponarzekać. Również przeszło. Dobra. Czy jest coś jeszcze? No i tutaj chyba tylko swap, nie widzę żadnych farm, nie widzę żadnych puli. Także na ten moment na tej stronie to wszystko. Ale zostajemy nadal na sieci Base, tutaj możemy zapisać się i próbować zarezerwować sobie domenę .base, czyli ja zapiszę sobie tak. Dobra, tutaj wklejamy nasz adres portfela, imię, e-mail. No i tutaj puszczamy na Twitterze wiadomość, ja wam już za chwilę pokażę, jak to ma wyglądać. Kopiujemy sobie taką wiadomość, no przykładowo w ten sposób możemy wiadomość zostawić. Tweetujemy, kopiujemy link i wklejamy w tym miejscu. No i oczywiście teraz czekamy tylko na maila, jeżeli dostaniemy, to będziemy działać dalej. I już zupełnie na koniec, przynajmniej na dziś, jest do wykonania jeszcze akcja tutaj na Arbitrum. Możemy pokusić się o odebranie NFT, do tej pory odebrało 496 osób, czyli niewiele. I czas na wykonanie tego mamy do 13 czerwca. No i większość akcji, jak się domyślacie, jest oczywiście Twitter i tak dalej, natomiast tutaj należy zrobić jeszcze obrót na kasie, minimum $25 z ETH Arbitrum do USDC Arbitrum Nova i tu mamy z ETH Arbitrum również USDC do Arbitrum Nova, czyli podajemy dalej wiadomość, lajkujemy, sprawdźmy, jest, dołączamy na Telegram, sprawdźmy, mamy to, no i teraz te dwa zadania, sprawdźmy, co oni tu konkretnie chcą jeszcze raz. Klikamy w tym miejscu, jesteśmy na Symbiosis, na Arbitrum, no i tu z Arbitrum, na Arbitrum Nova przesyłamy sobie, ale do USDC, tylko jeszcze sprawdzę, tak, USDC chcą, także to będziemy mieć jak tylko przejdzie, a w międzyczasie sprawdźmy to drugie, tutaj chcę, abyśmy zrobili zamianę na Arbitrum Nova, ETH Arbitrum Nova, tu USDC 10 dolców, no dobra, no i chyba się udało tutaj. Arbitrum Nova USDC, tak już widzi, Arbitrum Nova ETH i sobie zrobimy zamianę. I swap. Sprawdźmy w międzyczasie, czy zaliczy nam to pierwsze. Zaliczyło. I jeszcze to ostatnie. Zobaczę w ogóle, czy da się w tę stronę zrobić, czyli z USDC na ETH, czy mi to zaliczy. Czekajcie. Nie. Czyli musimy normalnie, tak jak chcieli, z ETH na USDC. No i teraz poszło. Mamy to, mogę odebrać NFT. Zrobione. Dobra, także to wszystko w tym nagraniu. Jeżeli możecie, zostawcie jakiś ślad po sobie, wstawcie łapki w górę oraz komentarza, ponieważ dzięki temu ten kanał może rozwijać się jeszcze szybciej. No a ja widzę się z wami już w kolejnym nagraniu na kanale. Trzymajcie się. Hej.